Powiedz coś na przykład, infomod ty i daj cenzurę. Infomod. Ciekawe co mógł powiedzieć. Infomod ty zjebie. Nie, okay, nie działa u mnie. Powiedziałem infomod ty diamencie. Aha. Nie działa. Noxy, myślisz, że elektryki to jakaś alternatywa dla normalnych fajek? Tak. Nie są podobno zdrowe, ale są zdrowsze na pewno od zwykłych papierosów. I elektryki. Dla mnie papierosy to świętokradztwo. I elektryki ja rozumiem, bo przynajmniej mogą dobrze smakować, a zwykłe papierosy są obrzydliwe. Nie, smakują dobrze. Ja lubię smak papierosa. No to ja jakbym... Tutaj problem jest bardziej z zapachem, wiesz, no bo papierosy śmierdzą jakby dym. Tak? No ja smaku nie lubię, a śmierdzenie też jest i właśnie, nie wiem, potem idziesz do dziewczyny i lubię walisz. Jakby zapach świeżo zapalonego papierosa. Nie wiem, potrafię sobie wyobrazić lepsze zapachy, ale... No nie, są lepsze, jest. Ale moim zdaniem lubisz to dlatego, że dla ciebie to jest trochę nawyk, nie? Co o tym myślisz? Nie, jak nie paliłem, to zawsze lubiłem, jak na przykład tata, która papierosa odpalały, no i tak no. Okej. Okay. A dużo przy tobie palił? Dużo przy tobie rodzina paliła? No, mnie paliła i w sumie dalej pali mama i tata. No to wiesz, to ty może byłeś palaczem od dziecka, może byłeś biernym palaczem. I może dlatego zapach ci się dobrze kojarzy. No to wtedy zapach ci się kojarzy dobrze, bo nawet te śladowe ilości... Nie wiem, czy nikotyna z dymu... Jak to działa? Jak możesz się uzależnić od nikotyny, będąc w obecności palacza? Oczywiście, że tak. Okej, dobra. Tak samo może... Bo nikotyna jest w dymie, tak? I ona... Tak, no, nie znaczy... ma nikotyny w dymie. Znaczy nie, czekaj, nie wiem jak to jest. Nie masz chyba nikotyny w dymie. Bo przecież dziwne. Wciągasz przez filtr. To ona musi być w dymie, bo to nie tak, że... Ale nic... to jest proces po prostu spalania tego jakoś, no. Dobra, tam nie wiem. I dlatego masz dym. Ale bardzo możliwe, że właśnie byłeś biernym palaczem i dlatego zapach papierosów od dziecka ci się podobał. No dobra, ale prawda jest taka, że nie zapaliłem dlatego, bo jakby chciałem zapalić, bo rodzice palili i wiesz, i poczułem taką potrzebę. Tylko po prostu zapaliłem sobie z ciekawości i jakoś tak dalej samo poszło, no. Z ciekawości, bo bardziej moi rówieśnicy palili jakby i tak dalej, to oni mnie namówili w sumie. Kumam, o co ci chodzi. Okej, gramy na Ajaxa. No ja widzę, agresywny kolega. No bardzo agresywny, no. Nie spodziewałem się, że to zrobi. A mi oni się zainteresują nim w tym roku? Co ty, gościu? Uspokój się. Ale mi zbił w ogóle, strasznie. Ja nie powinien się tak dać w ogóle zbić, póki nie mam w ogóle drugiego E. No teraz muszę bardzo uważać, bo będzie miał szybciej drugi level. Nie może flashnąć QE i ja będę martwy. No, nie podoba mi się. Ta gra na razie, tak jak patrzę na teamy, mają dobrą inicjację z Hecarimem. No, ich teamek wygląda chyba lepiej od naszego, my też tanka za bardzo nie mamy. Oni mają Nautilusa, Hecarima w jakimś sensie w sumie. Ale dużo zależy od tego, co Twitch zagra. Dobra, jak trafię... Skalowanie? No, jak... myślę, że my się lepiej skalujemy, chociaż może jak nie. Jak trafię łańcuchem, to mam fraga. Kto się według ciebie lepiej skaluje? Która drużyna? Ich. No to myślę o tym Jaxie i Hecarimie w sumie, i Katarinie, jeżeli będziemy miała fila. Jednak nie wystarczy jeden łańcuch, bo W uniknęła. Kazik, nie pomogę ci, bo mam wave pod bieżą duży. Tylko... Akurat papierosy to jest jeden, moim zdaniem, i tak z bezpieczniejszych nałogów, paradoksalnie. Bo jakby palenie nie sprawia, że nagle jakieś dysfunkcje masz. Po alkoholu na przykład, no zaczynasz ci się język klącze, a tak dalej, runy magii nie masz, o tym mówię. No to ale... W narkotykach masz też różne, wiesz... Coś się dzieje z twoim organizmem, papierosy, wiesz, możesz palić cały dzień i... No tak, tylko że ja sobie... jak myślę o używkach, to po to, żeby coś się działo z moim organizmem, to jest cel. Dobra, ale kawa też jest, wiesz, używką. No i dlatego ja ubiorę. Właśnie o to chodzi, bo chcę, żeby coś się działo. No po kawie się dzieje. Nie czujesz dobra, po kawie nic? Jak ty możesz porównywać kawę na przykład do jakiegoś dobrego, znaczy do jakiegoś mocnego narkotyku? Nie porównuję. A ty porównujesz teraz papierosy. I mówisz, że są lepsze, bo są w tej samej kategorii jakby, ale nie masz tego efektu albo nie wiem.
No bo generalnie jak na przykład jesteś alkoholikiem, no to ciężko pogodzić ten nauk z codziennym życiem, jakby żeby normalnie funkcjonować, pójść do pracy, pojechać na zakupy i tak dalej. I że cię nie ogranicza. Czekaj. O, dobra, No mów. To, że ten nauk cię ogranicza w pewnym sensie. Każdy nauk ogranicza. Nie ograniczają. Oczywiście, że ograniczają. Jak cię ogranicza papierosy? Jedna sprawa, budżet. Papierosy to jest drogie hobby. No, jak ci nie stać się na palenie, to nie palisz. No, to nie jest prawda. Info, co ty mówisz? Wiesz, kto głównie pali w Polsce? To nie są ludzie, którzy mają dużo pieniędzy. Papierosy to jest bardzo drogi nawyk. Bo wyciągają z innych rzeczy. Dla nich to jest jakby, najpierw odkładam pieniądze na papierosy. Często tak jest bardzo. A potem dopiero reszta rzeczy. Mówię to jako osoba, która ma kontakt z takimi rzeczami, bo na przykład w rodzinie mojej dziewczyny ludzie niekoniecznie jakoś zarabiają bardzo dużo, ale najpierw zawsze są fajki. Katarina zgarnia fragi. Nie. Proszę, nie. No to ci powiem w ten sposób, jak... No jestem ogólnym palaczem od kilku lat i jak nie miałem na papierosy, to nie kupowałem papierosów, prosta sprawa. No to słuchaj, papierosy cię odstresowują. Tak palisz, czy to jest... Załóżmy, że coś zaczyna iść gorzej na YouTubie, mniej zarabiasz, Katarina zgarnia dwa fragi i masz ochotę zapalić i akurat jesteś w dołku finansowym. No. I wtedy i tak jest bardzo duża szansa na to, że kupisz te papierosy, bo to jest nawyk. Tak samo jak alkoholik, to nie jest tak, że alkoholik zda sobie... Mówię ci, że w życiu już miałem takie sytuacje, gdzie nie mogłem sobie pozwolić na kupienie paczki papierosów i nie kupowałem po prostu. Mówimy o dłuższym okresie, tak? No tak, mam na myśli, no nie wiem, jakoś nigdy... Może jesteś wyjątkiem. Mój finansowy trwał około, nie wiem, 2 miesięcy jakby. O, jak 2 miesiące nie paliłeś w ogóle papierosów, dlatego że nie mogłeś... Nie, no paliłem, ale to w inny sposób, ale nie kupowałem papierosów. No to jak paliłeś, to dalej karmiłeś ten nauk, nie? No dobra, ale nie miałem tak, że... W sensie... O, podam ci przykład. Na przykład nie miałem na papierosy, a byłem na przykład w szkole, to zapytałem się kumpla, czy słuchaj, dasz, bo wiesz, nie mam paczki i tak dalej. I spoko, ale jak wracałem do domu, gdzie kolegi nie było, to... No nie dzwoniłem po kolegach, że ty, słuchaj, bym przyjechał, bo chce mi się palić przecież. Ale dalej karmiłeś ten nawyk, a jak nie masz kolegów... Jak była okazja, to spoko, a jak nie było okazji, no to no, nie szedłem, nie kradłem jakby też ludziom pieniędzy, żeby... Nie, no ja wiem, bo to nie jest aż... Aż takim potem nie taki, jestem, to nie jest aż taki nawyk też, nie? Ale moim punktem jest to, że możliwe, że jakbyś nie miał kolegów, którzy dawaliby ci papierosy, to byś skubał ze swoich innych pieniędzy. O nie, najgorszy gracz League of Legends. Drugi raz miał cię na takim lowku. No wtedy na 16 HP, teraz na 33. Jak tego nie trafiłem? O Boże. Fajnie skaczesz, Katarina. Już 2-0 powinienem być. Lol. Dlaczego ona to zrobiła? Szlugi z kolegami na przerwie. Ja ci mam dobry humor i pozytywną energię. To jest dobrze. Wiesz, ale to jest trochę takie z alkoholikami. Myślisz, że alkoholicy to są ludzie bogaci? Często tak, ale zwykle nie. Zwykle to są menele, a menele nie mają dużo pieniędzy. Dobrze, to jest tylko oni wybierają pomiędzy na przykład jedzeniem, a wódką, tak? No i właśnie o tym mówię, że... Ale ja takich wyborów nie miałem jeszcze. Myślę, że no to ty nie miałeś. Raczej bym kupił jedzenie, no. Ale ja nie mówiłem o tobie osobiście, tylko ty mówiłeś, że cała ta dyskusja zaczęła się od tego, że powiedziałeś, że jak człowiek nie ma pieniędzy, to nie będzie palił, a ja powiedziałem, że to nie jest prawda. Nie, ja powiedziałem o sobie. W moim przypadku. Dobra, ja prowadziłem ogólną dyskusję, nie na twój temat, ale spoko. Dobra, skupmy się na grze, bo dobrze byłoby wygrać. A jak teraz wygrasz, będziesz miał już mastera? Tak. Tak? Całe szczęście jestem bardzo dobrym graczem. Całe szczęście mam ganka od Hekarima. No to dobrze. Ja to powiem ci, do mnie jungler przyszedł tylko raz. O! O double kill? Nie. O, ale jeden. A to nie jest. Ale spoko, bo za Hekarim ma. A to, no dobra. Ja mam TPK, także w sumie ludzik. Nie stracę na tym jakoś dużo. Dobra. Czat, idę w wasz ulubiony build. Idziemy w Gunblade'a, wiem, że kochacie ten przedmiot. Witam. Cześć Jarek, witam. A po co mu do mnie Fizz dzwonić? Co wy od niego chcecie?
Dobra. Teraz robimy, patrzcie, ona... O! Cześć. Trochę zepsułem. Mogłem jeszcze... Powiem zacząć grać. Kurde, mogłem jeszcze przytrzymać. A co mogłem przytrzymać? Widzicie, coś mi się w głowie zepsuło. Chciałem powiedzieć coś. Ha. A, dobra, że łańcuchowi dałem się zerwać. Moje Q nie zadało wzmocnionego damage'a. Nie, dawaj, dawaj, dawaj. O, to było obrzydliwe. Dobra, zaraz porobimy katę. Widzę, że tu poradnia specjalistyczna opalenia, tak jest. Pewnie, czasem dobrze jest dyskutować na takie tematy, no. Pewnie. By mieć jakby argumentami. Zwłaszcza jak opalacz mówisz, że palenie nie jest dobre. Nie jest dobre, nie jest dobre. To już nie chodzi nawet właśnie tylko o jakby elementy zdrowotne, ale... Kasa, ile kasy na to idzie. Cera się niszczy i tak dalej. Jest o wiele więcej minusów niż plusów z tego, a to chyba z każdą używką tak jest. Pewnie. OSS. Penis opada. Ale masz tam imprezy. Ja lubię imprezy, całe szczęście. Cztery osoby nam idzie. Dobrze, mój potem z garnowierzy. A twój toplaner plejta, yeah. O! Ja lubię, jak mój toplaner zgarnia plejta. Dawaj, jeszcze jeden. Idzie Jax, ale ty zdążysz. Jesteś Kenan. Rzucasz shurikenem. Wkurzamy ten gości generalnie, bo powinien już tyle razy umrzeć, a nie umrałem. A po jego Counter-Strike'u nie mogłeś go od razu zabić? Nie. Miałem jeszcze to takiego damage'a. Ja na początku idę w protobelta i tego AP nie ma zbyt dużo. No. Ja też nie gram, ja nie gram Kennenem, także spoko. Kennen na początku ma dość niewiele damage'a. Ostatnio, grałem jedną grę ostatnio i wtedy właśnie też zacznę od protobelta, no bo to jest najlepszy item. Na pierwszy i co? Właśnie ja się zdziwiłem, jak dużo to ma damage'a. A na dwóch itemach to w ogóle na jedną combo one-shotujesz. To jest porąbane. No zależy kogo jeszcze. No i znowu ucieknę na jakieś 200 HP teraz, no. Lol. Czemu Nautilus jest na topie? Do klona doskoczyłeś. Ej, a kata, nie doszedł jej odciąć? Nie jestem w stanie, mam cooldowny mam. Dobra. Potem to Nautilus jest i tu jeszcze tyle Projectsa. A ta kata w ogóle tak agresywnie wbija, nie wiem, jakby była nafidowana. O co chodzi? Ona dwa kile na bocie dostała w early, teraz się tak czuje, nie wiem. Jakby była o, Twitch, bogo. Co to zrobiłeś? Oj, niedobrze. Co oni robią? Oj, niedobrze. Przepraszam, nie rób mi tego. O, fuck! To mnie wypchnęło pod wieżę! Ej, okej, to jest porąbane. Hekarima E potrzebuje zmiany, bo ten spell jest w tym momencie zepsuty. O, stąd, jak on pod tym kątem się wbijał, to nagle przerzuciło mnie pod wieżę. I gdyby nie to, to bym uciekł spokojnie. Porąbane. XD. Uff. Boże, co też ja zagrałem teraz? Po co ja poszedłem po ten range? Jest niedobrze. Dużo kasy miałem w sklepie. No i ten Jax jest 1-0-4, Boże, a taką kupę gra ten typ. Spokojnie. Widzisz mnie z moim 9 levelem? A czekaj, on go już tam nie ma, nieważne. Nie musisz już być spokojny. Nie zabiję go. Jestem, ale nie ukrywam przez waszych widzów, coraz bardziej chcę wrócić do CS albo Paladins. A co to ma wspólnego? Paul. No nie rozumiem teraz trochę. Paul jest zły, bo wysyła wiele razy wiadomości, jeżeli mogę się wtrącić. A widzowie mówią, żeby nie spamował, a on mówi, że ma do tego prawo. No w sumie ma, no.
No i wtedy się wkurzę. Nienawidzę cię, po prostu nienawidzę. Rozumiesz? Nie widzisz, która ma potkę? Tak, jeszcze Emma! Ej, dobra. Nie, coś jest nie tak. On jest jakimś bogiem, co najmniej. Znaczy, tak naprawdę nie, ale... Ale te dziwne interakcje z Hekarimem już dwa razy mnie zabiły. Boże, jakbym wcześniej to kliknął. Dlaczego wcześniej tylko nie kliknąłem? Czatem też kotwica co sekundę, fajnie, pozdrów mamy. Nie no, Bartek, jak słuchałeś przed chwilą, co mówiłem o fajkach, to oczywiste, że... Bardziej opowiadam się już za ziołem. Narkotyki są dla słabych ludzi. Tak samo jak papierosy. To jest... Nie wiem. Czy zacznijmy od tego, czy w ogóle marihuana jest narkotykiem? Teoretycznie jest, ale... Na przykład fizycznie nie uzależnia. Ale ma swoje minusy też, jak nałogowo palisz. Zaniki pamięci chociażby. Mam mnóstwo znajomych, którzy wiesz... Palą jakby i właśnie widać po nich, że jakby wiesz, są często zamuleni jakby. Ojej. No i wiesz, jest taki powszechny argument, to często jest wiesz, furtka do czegoś grubszego, nie? Beskitu. No ale jak ktoś pije wódkę, to nagle spirytusu nie wyciąga przecież. Znaczy, no w sumie potem tak, jak jest już takim ostro. No ale nie znam żadnego... Nie ja jestem tego, generalnie za tym, żeby nie ograniczać swobód ludziom. Jeżeli ktoś... Jest, dobra, ale nie potrafi. Ktoś się robi agresywny, jest niebezpieczny dla społeczeństwa. No to nie możesz powiedzieć, że a to sepal, bo nie chce cię ograniczać swobód. A. Znaczy. Każdy jest odpowiedzialny trochę za swoje życie, nie? I ogólnie tak, można próbować to... pomagać. I jestem bardzo za tym, ale ograniczać ludziom swobody i przyjemności w życiu, typu na przykład, nie wiem, ktoś lubi jarać zioło. No nie ograniczasz wódki. Dlaczego nie ograniczasz wódki, która prowadzi do tego, że ludzie są agresywni? No bo Polacy akurat nie bardzo potrafią pić, bo często się bardzo upijają agresywnie. Dlaczego nie ograniczasz wody, a ograniczasz marihuanę, która pewnie wiele mniejsze robiłaby zniszczenie? Ale flesza tam strzelił. XD! O Jezusku! A poza tym, jeżeli chodzi o przepustkę do tych, no marihuanę ludzie i tak kupują, wszystko kupują, jakby to było legalne, to byłoby wyższej jakości, byłoby mniej szkodliwe, można jakieś regulacje wprowadzić. Jestem zły info, bo wytykanie mi niskiej rangi nie jest wcale fajne, ale Paul, kto ci wytyka niską rangę? Przecież nic nie powiedziałem. Noxy też nic nie powiedział, chyba że ktoś z czatu ci coś powiedział. Ale stary, no jakby przyzwyczaja się, to jest życie. Patrycja, tu nie chodzi nawet... Tu nie chodzi nawet o to, że Hekarim jest irytujący jako postać, tylko te interakcje z nim, że nawet jak się cofniesz dashem, to on cię z pół kilometra te jego E i tak cię odepchnie i zada ci damage. Gdzie na przykład Fizak nie zadaje. I to jest takie bardzo nieintuicyjne. No to tak samo masz z Jordanem i na przykład jego ultimate'em. Wyfleszniesz, unikniesz damage'a. No tak, i dlatego z Hekarima E też powinno się unikać. No bo to jest nieintuicyjne, że jesteś od niego kilometr, a i tak zada ci damage. A mnie wkurzasz, typie. Ej, bo ja, może chcesz go zamykać? No, stuna dostał, ale się boję wejść te krzaki, nie wiem, bo coś zapewne jest. To on przeskoczył na drugą stronę na pewno, a no właśnie. A, mogę może polecieć, zaraz. Dobra, ja go zabiję, ja go zabiję, wierzysz? No wierzę, dawaj. Jak ci poszło? Nie poszło. Czekaj, bo ja go dalej gonię. Ziomek. Patrz na to. O, dobra. No, ej, no ale kto tak daleko się rikoluje? No bo rikoluje się strasznie daleko, no przecież on był... No bo musiał mieć wizję, widział, że go gonisz. Może miał gdzieś wizję. To jest Jax, tak, który używał wardów, wiesz, do jumpów, także na pewno gdzieś takiegoś wardzika postawił sobie. To wbij lepszym debizję. Pierwsza zasada, jak masz problem, myślisz, jak go rozwiązać. O, dobrze, Michał, napisałeś. Bym wbił, gdybym nie spotykał prujących się do mnie bez powodu ludzi, ale Paul... To nie jest usprawiedliwienie na to, że jesteś w brązie 1, że ktoś się do ciebie pruje. W brązie 1 to są na tyle niskie dywizje, gdzie... Myślę, że samemu możesz tam sobie dać w miarę, wiesz, radę. Paul na razie ma taki problem, że on ma problem wyparcia i zrzuca właśnie winę na otoczenie.
A w brązie to jak wiesz co robisz, to spokojnie ten, ale no, gry internetowe może nie są odpowiednie dla kogoś, kto jest dosyć wrażliwy na opinie innych. No i przepraszam, jeśli nie mogę tego mówić, ale kiedyś na live zapomniałeś wyłączyć i gadałeś, że ktoś poszedł na zioło, czy... Znaczy... O! Ładnie. Tak, nice. Możemy barona z tego zrobić. Myślisz? A Dawid, a ja nie, myślę, nie... Że, no myślę, że śledzi jestem baronem. Nie wiem, czego oczekujesz teraz po tym komentarzu. Mogłem tak gadać. Nie wiem, czy ogarniasz info, ale kiedyś nie wyłączyłem streama i poszedłem i hejaszki robiłem. Tak? I to było śmieszne, bo powiedziałem do mojej mamy, wy mogliście tego nie słyszeć wtedy. Ale jesteście martwi. Oh fuck. Ten Jack znowu przeżył. To jest naprawdę gość, niech w lotkę zacznie grać. O, naprawdę! O. Naprawdę! Ile to się leczy, no? To nie było przyjemne. Nie było. A to wie, że trzeba było normalnie wziąć, a nie takie gibasy. Mogą robić. Mieć tutaj wizję. Najlepiej rzucić przegrany mecz na junglera, który jest tak skontrjunglowany, że nie ma jak hajsu zdobyć i w 17 minucie ma dopiero 2 itemy i 12 ledów. No jak Paul, masz 17 ledów, jak masz 12 ledów w 17 minut jako jungler i cierpisz na to, że ktoś cię kontrjungluje i narzekasz na to, że hej, no jestem do tyłu, bo mnie kontrjunglują, to dalej jest twoja wina. A swoją drogą miałem powiedzieć o tej śmiesznej historii, bo krzyczałem. O, no i znowu! No tylko chcę powiedzieć to, co się dzieje. Okej, ale teraz zginąłem, także mogę powiedzieć. To było takie śmieszne, bo krzyczałem. Moja mama wtedy krzyczała głośno na zewnątrz. I tak sobie czasem żartujemy, że ona mówi, że na przykład gdzieś jest syf i że tylko nastrać na środku. Ja to krzyczałem głośno, że właśnie widzowie słyszeli, jak krzyczała. Ale tak naprawdę nie słyszeliście wtedy, ale to było śmieszne. I się śmialiśmy. I to też było... Właśnie ten śmiech po tym żarcie było słychać na streamie. No chcę, ale tak samo jest z autoatakiem po flashu. Bo z tego co wiem... ale nie każde wzmocnienie autoataku Szymon nakłada... jest tak, że po flashu zadziała. No bo na przykład... Chociaż... Powiem ci, że powoli ta Katarina robi się może groźna. Masz rację pod tym względem? Bo na przykład Q-Fizza też nakłada on hity, ale to nie jest wzmocnienie autoataku. Trzeba by zmienić po prostu, tak? Katarina jest faktycznie nafidowana. Albo mam flasha i mam ulta, tego coś może dobrego wyjść. Kurwa. Kata będzie się wbijała. Musimy uważać. Ona szuka okazji, żeby się obrócić. No co? Jakie? Ile ona ma tych skoków? No 63? Za dużo. Ale to jest głupia postać, Boże. Wysunąć to i zapomnieć. No patrz, znowu on! Mój kolega! Mordo! To jest ćwierćfil. Ćwierćfil. No Romorello, trzeba kupić tą wariatkę. O patrz, jaki jest szybki. Dobrze, Twitch, bo już po prostu wyszedłbym z siebie, jakby uciekł jeszcze raz. Info, mi chodzi o to, że jak na pierwszym rankedzie zostałem skontrjunglowany, także enemy team łaził mi po dżungli, a mój team się potem do mnie pruł, a nie ukrywajmy, że master musi farmić. Ja w 17 minucie miałem 5 level i 2 itemy. No to świadczy, no jak w 17 minucie miałeś 5 level, to ja nie wiem, stary. A to nie chodzi o to. To w ogóle po co się przejmować opinią innych, jeżeli, no nie wiem. Pal, po prostu graj swoje i się nie przejmuj, dokładnie. Ale z tak silnym wyparciem to nie będzie... Nie każdego meczu wygrasz. Z tak silnym wyparciem nie będzie też analizował swojej gry, nie? I nie poprawi za bardzo wielu rzeczy. Też prawda w sumie. Kluczem do progresu jest zauważenie tych błędów i wyeliminowanie ich. A w momencie, kiedy wszystko zganiasz na kogoś,
No to wiadomo, że tych błędów nie zauważysz swoich, tak? No bo jakby łatwiej dla twojego mózgu jest przyswoić informację, że to a przegrałem, bo on ktoś inny zrobił bot, a nie ja. No to jest wygodne jakby. Jeszcze jak ktoś flamie, to emocjonalnie się do tego podchodzi, jeszcze mniej racjonalnie niż zwykle. Zwykle jest reakcja katana obronna. Zacznijmy tego barona, katana bocie jest. Tak, tak, tak. Ja niewiele robię baronowi, dlatego będę tutaj. No ja też nie w sumie, ale skrótował. No ale ty cecaki masz, żeby zatrzymać kogoś albo nie wiem. No to był dobry call. Pięknie. Mm. O, Twitch! Dobrze. O, jeszcze zatrzymała Lulu Hekarima. Koniec gry! Ha! Masz priv, jesteś mi dłużny hajs grube. Dlaczego? Dlaczego, Ksenia? O, Paul napisał, kurwa Maciej, ja rozumiem opanowanie, jestem opanowany. I gram dobrze, ale co ja mam zrobić? No to jest właśnie wyparcie, to jest właśnie wyparcie. Jestem opanowany. A to Paul to wychodzi z założenia, że nawet jeżeli... No nie, to trzeba byłoby obejrzeć całą grę, żeby stwierdzić, jakie tam błędy popełnić. Ale jestem w stanie powiedzieć, że sytuacja, która tam się stała w tych grze, o której ty mówisz, że mogłeś zaradzić tej sytuacji. Cofaj, kata 2 sekundy. Ona przyspieszona będzie przez tego. Uff. No dzięki za tego slowka. Spoko. Dobra. Co, ona dalej mnie goni? Nie, już nie. Chcielibyście. Patrzcie na to. Nie, zauważyła mnie! Co, cofnąłem się nie do krzaków. Ej, to... Myślałem, okay, że ta RK będzie w krzakach. Po tej grze zerknę, co tam napisałaś, bo teraz się dużo dzieje. Ej, to było takie 200 IQ, bo jeżeli ta RK byłaby w krzakach, to bym się cofnął i mógłbym rzucić W na katę, jak akurat użyła jakiejś speli. A dla moja postać się cofnęła nie do krzaków. Ta Lulu jak ogrywa. No, tańczy. Ile wygrałeś, ile przegrałeś? No, wygląda na to, że to będzie trzeci win. Infomodem nie kieruje swoim Kenanem. Którą gierkę Kenanem grasz? Trzecia? Nie, Sejuani grałeś raz. Tak, bo mnie wrzuciło za karę. No to Katarina mechanicznie dobrze grywa. Nie ma co powiedzieć, że nie. Wiem, że to jakiś otepek jest. Mhm. Prawie każda Katarina to w sumie otepek, bo ludzie poza otepekami nie biorą. Tak, biorą. To jest takie typowe. Tak, tak, tak. A jakich otepeków najbardziej nie lubisz? Jasuo, bo to nawet takie otepeki to zawsze jest specyficzne. No to ja Rengarów zdecydowanie. Ja zawsze Rengarów, bo jak jest w twoim teamie, to jest toksyczny, a jak jest w przeciwnym, to i tak zabija. To jest postać, którą on shotuje. Ale ta postać jest toksyczna, bo nawet jak ja próbowałem grać Rengarem, to robiłem się toksyczny. Bo to jest tak, że jak wskoczysz na kogoś i go nie zabijesz po RC, to jest straszna irytacja. Ja rozumiem, że ci ludzie się zmieniają w toksycznych ludzi. No, prawda. Coś w tym jest może. Ej, Mati, bo jakiś czas temu gadaliśmy o skinach i mówiłeś, że umiesz. Czekaj, bo akcja jest jakby. O, lol, info. No fajnie, znaczy follow-upu nie było trochę, ale... O, dobrze, mamy to. No, ciężko czasami o follow-up jak... No ty byłeś bardzo daleko, my wbiliśmy w Hekarima. Ale była okazja, wiesz, była okazja. No ale no nie było okazji, jeśli nie było nas. A, no uciekaj, Mati, no nie. Ginie. Nie. A mój Ignite? Po co rzucałem Ignite? Jak to było? Czekaj. I mówiłeś, że umiesz grać Kenanem tylko bez skina albo z tym Redmoonem, czyli skin ma znaczenie dla ciebie? Jest to bardziej kwestia przyzwyczajenia, no. Jakbym grał z innym skinem, też bym normalnie grał pewnie, ale dziwnie bym się czuł, wiesz? A jak już tyle gier zagrałem ze skinem albo klasyczną skórką, to wiesz jak jest. Lecie to Katarina staje za 5 sekund. O, na Amazonie chyba. Spróbuję. Chyba nie zdążyła użyć, albo jeszcze miała cooldown. E, dobra, skończycie to. No, GG.
Insta. Nie, to tam ta akcja w tych krzakach to była dobra akcja. Nie śmiej się ze mnie, czat. Próbowałem, po prostu no, strollowany zostałem, ale w tej grze zostałem tak ze 3 razy strollowany trochę przez grę. Info, ja rozumiem błędy, ale wyjaśnienie, które dałem wyżej, mówi co innego. Do tego, jak ja popełnię błąd, to potem go nie robię. Już uczę się na nich. Gdyby tak nie było, to bym nie umiał grać Ksynem czy też Galio. Co z tym Galio masz, stary? Czerejkiem Syndrom, tylko na Galio jeszcze muszę ogarnąć, kiedy się nie wbijać R-kom, ale to tyle. A mój błąd wtedy to był taki, że mogę po prostu iść i farmić miony, prowadzić, gankować. Pol, to zawsze jest bardziej złożony problem. To nie jest tak, że tylko z jednej winy się przegrało mecz. Masz 1000 czynników, naprawdę. Jedna decyzja może zadecydować o tym, nawet w early game'ie, w early game'ie. Czyli o tym wiesz, co dalej się wydarzy, tak? Znaczy, no... Problem jest taki, że Paul nie przyjmuje żadnej dyskusji. On nie chce, on chce słyszeć, żebyś powiedział, żebyś jakby powiedział to, co on myśli. A jak się z tym nie zgadzasz, to wtedy nie przyjmuje tego w żaden sposób, bo to jest wina jego teamu, bo on potrafi grać Xenem albo Galiem, ale tak naprawdę w brązie to nic nie znaczy, bo w brązie to nie jest poziom żaden. Zrobiliśmy I teraz jest taki problem, że Paul prawdopodobnie przyjmie to ode mnie jako atak, a to w ogóle nie jest atak, ja tego nie mówię w żaden sposób agresywnie. Po prostu stwierdzam fakt, nie? Że na tym poziomie, nawet jak wygrasz Xenem albo Galiem, nieważne ile gier, bo Paul się tam chwalił, że wygrał chyba 19 na 20, to w brązie nic nie znaczy, na normalach, bo tam Paul akurat nie gra rankedów. Paul, a możesz... Musisz wychillować i tyle.